Witam Was, z tej strony Bentley i zapraszam na pierwszy odcinek z, no tak naprawdę nie serii, no ale będę kręcił tutaj odcinki z paczki modyfikacji Yogbox, na pewno dobrze Wam znanej. Tutaj właśnie będziemy wchodzić do pierwszego dungeona, który Wam pokażę. Tak naprawdę tutaj musimy pokonać Sfinksa, który po prostu ma inną grafikę wilka zwykłego, ale przez to musimy przejść przez labirynt, aby się tam dostać. Zobaczę, czy nie mogę zrobić czasem pochodni. Nie, sorry, nie mogę. Tutaj jak widzicie już trochę gram w tego Yogboxa. Dobra. Trzeba przejść ten labirynt najpierw. Co nie powinno być trudne. O, mamy skrzynkę. O, dużo strzał jest, dobrze. Dobra, trochę zmniejszyłem renderowanie świata. O, tu nic nie ma. Ostatnie się odcinki nie pojawiały, ale jak wiecie, zaczął się rok szkolny i jest trochę więcej pracy teraz. Szczególnie jeżeli się idzie do ostatniej klasy gimnazjum. Nie, tu chyba byłem. Tak mi się wydaje. Tak, chyba tam byłem. O, kolejna skrzynia. Dobra, mamy jakieś pochodnie. Schowamy to wszystko tutaj najpierw. Jak widzicie, znalazły też się diamenty, mikstury i inne przedmioty. Ta paczka modyfikacji jest naprawdę rozbudowana. Dobra, mamy trzy pochodnie. Zagospodaruję nimi rozsądnie. Tu jest labirynt. Kręty, to nie ma co tutaj się pieprzyć z tymi pochodniami. Jak wyjdziemy na prostą, to postawię. Tu jest zakręt. O, dobra, widać już lepiej, myślę. Będzie dobrze, jak trafimy na kolejną skrzynię. Najlepiej to by trafić do bossa od razu. No, nie powiem, że ten labirynt jest jakiś prosty. Można się w nim zagubić. O, i teraz nie wiem, skąd przeszedłem. Tu będzie chyba pochodnia, to nie. To musimy iść tu prosto. Tu jest jakieś wejście. W nim wcześniej byliśmy. Jest i przejście dalej. Musimy szukać płyty pułapki, trapdoor. Tam będzie nasz boss. Już go mamy chyba pod sobą. Zdaje się. Wow. Coś się wyrenderowało, mi się zdaje. Dobra, te odcinki będą krótsze, od razu mówię. To będą po prostu pokazowe odcinki. Pójdziemy tamtędy. Ta droga wydaje się ciekawszą. Słychać już te potwory tam w środku. O, jest kolejna skrzynia. W niej chyba nic specjalnego. Bardzo słaby kryształ Enderu. Mi się na wiele nie przyda. Zresztą nie wiem, jak tego używać. Więc zostawiam to na razie. Jak macie jakiś pomysł, napiszcie. Z najsilniejszych przedmiotów właśnie mam miecz z czarnej materii. Nie oglądacie innych youtuberów i wiecie, jaki on jest silny. No i proszę, mamy tutaj dojście do bossa. Tak, to jest... Wow, zapomniałem zdjąć butów. Może ktoś z was zauważył, tutaj mam buty na wyższe skakanie. Musimy odbijać w niego te kule. A przy takich lagach to jest nieraz wyzwanie. Tu jeszcze powinno spawnować coś w stylu tych rybików cukrowych, jak to właśnie. Nie, 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 nie. Spadaj. Dobra, będziemy mieczem bić się. To. Tak, a, nie dostał. On się teleportuje co jakiś czas, może zauważyliście. Ale naprawdę się opłaca go pokonać. Z niego dużo... Znaczy, jak go pokonamy, zresztą zobaczycie, duża liczba przedmiotów
jest w skrzynce na wyjściu. Jak widzicie, też mam 1500 duszek życia maksymalnych. To jest za sprawą modyfikacji, która właśnie dodaje większą liczbę punktów życia. To jest chyba More Health RPG czy coś takiego. Też jest w Xboxie. Tu jest Menda. To się szwenda. Tak, powinien zaraz paść ten boss. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ach, słyszałem kolejną Mendę. O co jakiś... Podobno ma grafikę do wilka, tak jak już mówiłem. To jest wilk ze zmienioną grafiką po prostu. No i tym, że wystrzeliwuje te ładunki. Dobra, uniknęliśmy strzału. Jest. Dobra, tutaj w tym modzie jest bardzo dużo różnych dungeonów i innych podobnych. W paczce modów, sorry. Ten mod się nazywa Battle Dungeons i się skupia właśnie na samych dungeonach. Pokonaliśmy bossa. Tak, zaraz go lawa zaleje, a my musimy tędy wyjść. Oczywiście przy okazji zbierzemy żelazo stąd, żeby się nie zmarnowało. Tak, bardzo mi się podoba właśnie ten pomysł, żeby zrobić schody z żelaza. Też ta modyfikacja dodaje wielki statek z żelaza, na którym ponad kilka staków bloków żelaznych możemy sobie łatwo uzyskać. O, użyłem kamienia filozoficznego przez przypadek. No, ale zademonstrowałem wam też, jakie możliwości ma ta paczka. Tak. Musimy zrobić schody tu. Tam już pewnie zalało. O, jedno spadło, niestety. O, trochę się zbugowało to wszystko. Ta skrzynia miała być na górze, jak wyjdziemy. A nie widzę nic ciekawego tutaj. Tu w lewym dolnym rogu mamy wieżę, którą też już rozwaliłem. O, a tu mamy 58 diaksów i 4 jabłka. A więc założę jeszcze buty. Tak, i trzeba wskoczyć do domu. Jeszcze mogę wam chatę pokazać najwyżej. Ach. Dobra, stąd myślę, że już wyjdziemy. Powinniśmy przynajmniej. Nie, jeszcze. Tak. Jeszcze może użyję tego zwoju chodacza, czy tam chodziarza. Walker Scroll. Tak, mamy dom 1400 metrów z tego miejsca. Trochę może lagować, ale podczas podróży to chyba nie jest problem. No, to jest zabójcze połączenie właśnie dwóch przedmiotów, które mam. Czyli te buty, którymi mogę wyżej skakać i ten zwój, którego użyłem. Jest chyba nieskończonego użycia. Nieskończona liczba razy. Z 9 zwojów można zdobyć książkę, która pewnie ma wyższe właściwości. To jak widzicie, się robi już dzień. Tak, a chata coraz bliżej. O, tu jakieś nowe moby. Też pewnie do Twilightu pójdę, czyli do tego świata alternatywnego w przyszłych odcinkach. Widzicie, pasek głodu szybko schodzi, jak się używa tych przedmiotów. Szczególnie dwóch na raz. Dlatego muszę mieć dużo jedzenia. A z tych diamentów się ucieszyłem, bo się na pewno przydadzą. Podstawą modu Equivalent Exchange są właśnie diamenty. Oczywiście też nie jestem jakimś ekspertem w tych modyfikacjach. Zupełne podstawy tutaj znam. O, zbliżamy się już do chaty. O, można powiedzieć, że się zbliżamy. Tak, bo jeszcze zostało nam 800 metrów. Ale szybko to idzie. Tak, po drodze trzeba patrzeć, czy nie ma żadnych niespodzianek. I też przy okazji być ostrożny, żeby nie wpaść właśnie pod drzewa. To spowalnia. No. Jeszcze mam nadzieję, że zdobędę tutaj dużo nowych przedmiotów, wybuduję kilka budynków ciekawych i poeksploruję ten świat. Bo jak widzicie, 30 dzień gry dopiero jest. Na tym naprawdę można bardzo długo grać.
O, tu jest dużo mobów, jak widzicie na minimapie. Białe to są moby pasywne, czerwone agresywne, zielone neutralne. Czyli jak uderzymy, to też nas będą bić. Na przykład wilki, latające kryształy. O, dobra, tu nic nie widzę. Pod ziemią jest pewnie coś, bo jest dużo mobów. No. Oczywiście mogę wam podać link do modyfikacji, jeśli chcecie, do tej paczki całej. Tylko musicie mi napisać, czy chcecie, czy sobie sami znajdziecie Yogbox. No dobra, już pomału się zbliżamy. Tu był też mod Millennium mod, ale go usunąłem, ponieważ średnio przewalam za tą modyfikacją. Nie podoba mi się ona jakoś specjalnie. Wolę na klasyce bazować, czyli... nie pamiętam, jak to się nazywało, ale wam zaraz pokażę. No właśnie, z tymi właśnie NPC-tami. Możemy... Towncraft, coś takiego. O, co się dzieje? A, zwoju nie użyliśmy. Tak, tutaj mamy farmera i różnych innych... to jest chyba Citizens Mod, czy coś takiego. O, ten nam nie chce pracować. Tak, możemy już wyłączyć te wszystkie bariery. Kowal też nam nie chce pracować. A, musimy chatę mi wybudować chyba. A, ten potrzebuje pochodni. Damy mu jedną, może pójdzie. No i poszedł. Jeszcze zobaczę... To jest moja chata, wziąłem ją z modu tego... No właśnie, Millennium mod. On tworzy właśnie nieraz takie zamki, trochę go udoskonaliłem, jak widzicie. Wow, on ma trochę surków tutaj, jeszcze dostarcza. Właśnie ten górnik wykopał aż tyle tego. Zostawimy coś. Te dwa itemy, a weźmiemy to. Nie potrzebuję wcale krzesiwa. No, może nie jest jakaś piękna ta chata, bo cała z drewna. Mi się tam podoba i tak. No, tu mam skrzynię z Equivalent Exchange. Jak widzicie. Jest dużo większa. Mi się wydaje, że dwu albo trzykrotnie. Mam zbyt dużo sadzonek, też zauważyłem. Dobra, ale trzeba dłużyć itemy. W końcu nie będę z tym tak latał. 15 bloków żelaza, co mnie bardzo cieszy. Tak, posegregujmy to. 22 kryształy wodne też zdobyłem. Mówię, tutaj ja raczej gram poza odcinkiem. Ale różne ciekawe akcje i tak dalej będę wam oczywiście pokazywał, jeżeli chcecie. Tak. Diamentów mamy dość dużo. Tak, tu mam moją małą pracownię. Tutaj właśnie czarną materię produkuję. Mam cztery kolektory słoneczne, które dostarczają energię do skrzyni, która wszystko kopiuje. Tak, i głównie tutaj właśnie takie narzędzia jak siekiery, właśnie te topory i... No, siekiery, łopaty i haczki daję tutaj, bo nie potrzebuję ich. Jak widzicie, one dużo dają, jak to diamenty. Tak, szczególnie siekiery. Jeszcze tutaj dołożymy tego. Jednego diaksa można. O, i mamy już kolejną czarną materię. One są naprawdę cenne. Kolejnym etapem jest czerwona materia, ale na jej wyprodukowanie naprawdę trzeba mieć dużo surowców. Tak, opróżnijmy sobie to. No, niedługo te skrzynie myślę, że zapełnię. O, więc to zbliżamy się już do końca pomału. Jeszcze wam pokażę tylko tutaj moją właśnie pracownię. Też na dole. No, tu jakoś to jeszcze ogarnąłem. Mam wszystkie zwoje z Tomcrafta. No i mam tutaj Quesitium, czy coś takiego. Nie wiem, jak to się wymawia. Tutaj właśnie tworzę przedmioty. Mam może książki? Mam jedną. Coś, co jeszcze dużo daje. Ancient Seal. Ancient. Tak, Eldritch z artefaktów potrzebuję. Do tego damy książkę. Ona daje aż razem z tym 56%. No i dobrze, dostaliśmy Fragment of Eldritch Knowledge. Nie wiem, jak się wymawia tą nazwę własną. O, mamy Contained Emptiness.
Jakaś nicość, pustość mi się tak wydaje. No i tak, 42% na powodzenie, więc sobie to zostawimy. A tutaj możemy jeszcze wrzucić na przykład Disturbing Mirror. Też z tej serii Artefakt. Też mamy Eldritch Mechanism. Dobra, to się niech przetwarza. O, dostaliśmy Eldritch Knowledge. Stąd zabierzemy trochę papieru. A to możemy przetworzyć? Nie, też tam przetworzymy. O, tu się zrobiły 7-milowe buty, czy coś takiego. Tak, ale do tego potrzebujemy Boots of Stirling. Wow. Je jest ciężko wytworzyć, z tego co wiem. Tak, tu się nic nie zrobiło. Mamy jeszcze jeden fragment. Dobra, tu się jak widzicie przetwarza. Dorzucimy kobla, co tam? Nie, też nic. Ale mamy jeszcze mechanizm. I tutaj dorzucimy to, co najwięcej daje z tych itemów, co mam. Tylko 20% jest, no ale może się uda. O, ale chociaż nie zżarło tych przedmiotów. To się pomału wytwarza. Tak, nie, niestety. Dobra, to ja dorzucę tutaj to, co mam. Jako mięso armatnie. Oczywiście można jeszcze to wziąć. Nie, tu nie ma papieru. Też nie, tu jest aż 9. Więc rzucimy to. A też to do tej skrzyni. Tak, co tu jeszcze jest? Nie wiem, co to robi. O, miniony. Świetnie. Dobra. Weź się schowaj. No nie chce się, ej. Kurde, teraz będzie za mną łaził. O, to się szybko zrobiło. Tak, i kolejny przedmiot wynaleźliśmy, tutaj odkryliśmy. O, jak widzicie, mam trochę tutaj już zagospodarowaną przestrzeń. No, tu jest moja sypialnia, stół do enchantowania. Ta modyfikacja też pozwala enchantować itemy dowolnie. Niestety tego miecza nie możemy enchantować. Ale tym nie pogardzę. Tego zenchantować sobie poza odcinkiem. Tu już zenchantowałem Smite 2 Fire Aspect 1. Miałem 63 poziom, właśnie wbiłem tyle życia maksymalnego, ale zginąłem w walce z bossem. Tak, tu mamy nasz balon. Jest nasz X-Dom. Naprawdę, paczka świetna. Mam nadzieję, że będę miał więcej czasu na poświęcenie jej uwagi. Tak, a tu się bardzo powoli robi czarna materia. Chyba już wolę tutaj węgiel rzucić. Wiecie co? O, bo z 8 staków węgla i 9 diaksów można zrobić czarną materię. Oczywiście po przerobieniu, nie? Musimy przerobić ten węgiel na coś lepszego i tak dalej. Dobra, jeszcze tego się pozbędziemy. Już nie ma miejsca, więc tu trzeba to dorzucić do tej skrzyni. Tak, tutaj niech to będzie. Oczywiście zostawiamy sobie to, co jest potrzebne. Dobra, wyjdę jeszcze przed dom. No, a więc dzięki za obejrzenie. Zapraszam na kolejne odcinki. Oczywiście zapraszam do oceny i subskrypcji mojego kanału. Z tej strony Bentley i zapraszam do kolejnego odcinka.